Szanowni Państwo. Witam, dzień dobry Państwu. Witam na konferencji po meczu drugiej ligi pomiędzy Gwardią Kraków i Gwardią Koszalin, zakończonym zwycięstwem gospodarzy w stosunku 3-1. Witam trenera gości pana Tadeusza Żakieta oraz trenera Garbarni pana Mirosława Hajdo i bardzo proszę o przedstawienie opinii o dzisiejszym meczu. Zacznę od trenera gości pana Tadeusza. Bardzo proszę. Kolejny wyjazd przed nami, tym razem do Krakowa. Zwiedzamy całą Polskę, można powiedzieć, od pierwszej kolejki. Nie ukrywamy, że przegraliśmy po punkty. Zresztą tak samo jak i my, Garbarnia niedawno jeszcze grała na poziomie trzecioligowym. Bardzo chcieliśmy wygrać. Myślę, że mecz się rozstrzygnął w pierwszej połowie. A tak w ogóle powinienem zacząć od gratulacji dla pana trenera i dla Garbarni za zwycięstwo zasłużone, mam wrażenie. Także tutaj nie ma żadnego znaku zapytania. Myślę, że mecz się rozstrzygnął w pierwszej połowie. Szkoda, bo nawet przed tym rzutem karnym jeszcze gdzieś tam mieliśmy swoją sytuację, natomiast potem trzy bramki zdobyte przez Garbarnię jeszcze do przerwy, tak jak mówiłem wcześniej, ustaliły ten wynik spotkania. Po przerwie gdzieś tam może dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, dłużej byliśmy na połowie Garbarni, ale to bardziej wynikało raczej chyba z taktyki Garbarni niż z naszego zaangażowania, choć nie można odmówić chłopakom na pewno ambicji i gdzieś tam chęci zdobycia przynajmniej tej bramki kontaktowej na 3-2. No niestety, kolejna porażka. Poza pierwszą kolejką nie możemy zapunktować. A przed nami kolejne wyjazdy. I to najbardziej nas boli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana trenera gospodarza, pan Mirosław Hajdo. Cóż by tu mówić? No, cieszymy się na pewno z kolejnych punktów. Potrafiliśmy zapunktować u siebie. Po nie najgorszym meczu w naszym wykonaniu. Bardziej mnie martwi natomiast kontuzja Tomka, bo rozgrywał dzisiaj bardzo dobre spotkanie i myślę, że to nam bardziej nas absorbuje i spędza teraz sens powiek. Czekamy na diagnozę lekarską. Mam nadzieję, że to jest tylko stuszenie, bo będziemy mieli problem, jeżeli to jest coś poważniejszego. Co do meczu, straciliśmy taką kuriozalną trochę bramkę, znaczy samo przewinienie było kuriozalne, bo bramka z karnego normalna w ogóle nie powinna dojść do tego przewinienia, ale tak jak mówię, podnieśliśmy się, graliśmy dużo od boku, mieliśmy parę jeszcze sytuacji, ale tak jak mówię, liczy się to, że mamy 3 punkty, dzisiaj nie ma co wymieniać, kto miał, ile mieliśmy my, ile miał przeciwnik, cieszą kolejne punkty i powolutku je gromadzimy, to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Czy mamy pytania? Panie trenerze, co można powiedzieć, co jest największe z drugiej strony? Oczywiście tych 3 punktów, no i niestety straty ugaram. Myślę o zdobyczy, mam tutaj na myśli to, że drużyna odniosła drugie kolejne zwycięstwo. To na pewno podbuduje zespół psychicznie też przed kolejnymi meczami. Zdobycz to przede wszystkim punkty, tak jak pan powiedział. I tyle. Nie ma co tutaj za dużo na ten temat mówić. Jedziemy do Kluczborka, chcemy tam zapunktować, a na wyjazdach myślę, że nam będzie łatwiej u siebie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie mamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.